Czytanie z Dziejów Apostolskich. Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i roztrząsań między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba i jeszcze kilku spośród nich udadzą się w sprawie tego sporu do Jeruzalem, do apostołów i starszych. Wtedy apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci, Judę zwanego Barsabą i Sylasa, i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienia braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji, ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach. Postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi, Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy oznajmią wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi. Oto Słowo Boże. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi. Niech nam ukaże pogodne oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech się narody cieszą i weselą, że rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niech nam Bóg błogosławi, niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Uniósł mnie anioł w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą i ukazał mi miasto święte, Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki i wysoki. Miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona, które są imionami 12 szczepów synów Izraela. Od wschodu 3 bramy i od północy 3 bramy i od południa 3 bramy i od zachodu 3 bramy. A mur miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka. A świątyni w nim nie dojrzałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz baranek. I miastu nie trzeba słońca, ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą baranek. Oto Słowo Boże. Alleluja! świętego Jana, Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachował moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że powiedziałem: odchodzę i znów przyjdę do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Oto słowo Pańskie. O Tobie, Chryste. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, chyba nigdy nie mówiło się tak dużo o pokoju, o potrzebie jego brony, jak dziś. I ten pokój pozostaje ciągle w sferze pragnień i pobożnych życzeń. Świat jest dręczony głębokim niepokojem. Obserwujemy to na wschodniej naszej granicy. Jest w nim tyle punktów zapalnych, tyle konfliktów. Potrzebujemy pokoju między narodami, w każdym państwie, w każdej rodzinie, w każdej ludzkiej duszy, a nawet modlimy się dla zmarłych o pokój wieczny. Ileż dziś na świecie wypowiada się słów o pokoju, a tego pokoju jak nie było, tak nie ma. Kochani, Pan Jezus wyraźnie powiedział: pokój mój, w liczbie pojedynczej, bo jest tylko jeden pokój, ten, który pochodzi od samego Boga, ten prawdziwy, głęboki pokój ducha jest nierozerwalnie związany z osobą Jezusa Chrystusa. Inny jest pokój według świata, a inny pokój Boży w sumieniu człowieka. 15 wieków temu święty Jan Chryzostom pouczył swoich wiernych: ani wielkie księstwo, ani góra złota, ani ogromna siła, ani wykwintny stół, ani strój kosztowny, ani nic ziemskiego nie może dać człowiekowi pokoju duszy. Może go dać tylko czyste sumienie. Kto strzeże czystości sumienia, może być okryty łachmanami i dręczony przez głód, ale jest spokojniejszy i szczęśliwszy niż inni. Kto przy tym wszystkich uciechach ma sumienie splamione grzechem. Dawcą, kochani, prawdziwego pokoju jest tylko Chrystus. Nie znaczy to jednak, że przynosi On go w postaci gwiazdkowego prezentu. Pokój ogólnoludzki jest wypadkową pokoju serc kilku miliardów ludzi na świecie. Zakłócenie harmonii z Bogiem, łamanie Jego praw i przykazań zakłóca nie tylko nasz wewnętrzny pokój, ale i pokój między ludźmi. Dlatego Jezus nam dzisiaj przypomina, że jeśli mnie kto miłuje i będzie zachował moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. Właśnie zachowywanie nauki Chrystusa. To życie dekalogiem na co dzień. To życie Ewangelią w każdej sekundzie mojego życia. Wtedy możemy mieć w sercu pokój. Pokój mój daję wam. Jezus daje swój pokój wszystkim tym, którzy Go znają, kochają Go i pragną ten pokój przyjąć. Kto z Bogiem walczy, pokoju mieć nie może. Sam Pan Bóg to powiedział przez proroka Izajasza: nie ma pokoju dla bezbożnych. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie tak jak daje świat, ja wam daję. A jaki pokój daje nam świat? Ten świat, kochani, przynosi nam uciechę, zabawę, rozrywkę, niczym niepohamowaną wolność, a jako skutek mamy przepełnione jak nigdy poradnie i szpitale psychiatryczne. Ogromna rzesza ludzi doświadcza stanu pustki i bezsensu życia. Po rewolucji seksualnej, która miała być wyzwoleniem człowieka z pewnego tabu i miała go tak bardzo uszczęśliwić, przyszła fala narkomanii, w której człowiek pragnie zapomnieć choćby na chwilę o wszystkich niepokojach. Pragnie na moment poczuć się szczęśliwym. Specjaliści twierdzą, że większość spośród olbrzymiej rzeszy narkomanów weszła na tę drogę właśnie z powodu utraty sensu swojego życia, a mówiąc językiem religijnym, z powodu utraty wiary i więzi z Panem Bogiem. I tak też jest, kochani, z tymi, którzy nadużywają alkoholu, są alkoholikami, czy innymi, którzy starają się szukać właśnie pokoju i szczęścia tylko w używkach tego świata. Pokój, jaki proponuje nam świat, jest bardzo płytki i nietrwały. Dla wielu współczesnych ludzi życie utraciło wszelki blask i smak, utraciło radość i głębszy sens. Stało się rodzajem jakiejś okrutnej kary i to kary bezsensownej. Świat bez Pana Boga będzie koszmarem i piekłem, będzie największym bezsensem i beznadziejnością, bo przecież piekło to miejsce bez Boga. Człowiek, który odrzuca Boga, skazuje siebie na wielki niepokój, odcina siebie od źródła życia, łaski, mocy i prawdziwego szczęścia. Chrystus, znając słabą naturę człowieka, wychodzi mu naprzeciw. Gdzie Bóg, tam pokój, głosi sentencja wyryta na kamiennym portalu w pobliżu Bazyliki Świętej Klary w Asyżu. Z tym Chrystusowym pokojem w duszy apostołowie poszli w pogański świat, dzieląc się ze wszystkimi Bożym darem i głosząc Ewangelię z odwagą. Kiedy święty Paweł zatrzymał się w Listrze, został wyrzucony z miasta i był kamienowany. Ale go to nie załamało. Nadal obchodził kościoły i umacniał wierzę, radując się, że Bóg dokonuje przez niego wszystkich rzeczy. Byłby niespokojny, gdyby nie głosił Ewangelii. Wśród utrapień zachował radość. A więc może istnieć inny pokój niż ten, który daje świat. Pokój, który daje Jezus Chrystus. Kochani, to nieprawda, że pójście za Jezusem Chrystusem uwalnia ludzi od wszelkich niepokojów, bo życie bez nich jest prawie niemożliwe. Niepokoje zawsze były i będą, ale moc Chrystusa i dar pokoju potrafią przezwyciężyć światowy niepokój. Ten niepokój nie jest czymś nowym, bo przecież słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, jak powstały spory wśród pierwszych chrześcijan pierwotnego Kościoła w interpretacji pewnych postaw chrześcijańskich. Czy trzeba zachować stare obyczaje, czy nie? I wtedy został zwołany przez apostołów pierwszy Sobór w Jerozolimie, na którym zdecydujący głos zabrał święty Piotr, pierwszy papież, i powiedział: postanowiliśmy Duch Święty i my. I tu jest chyba odpowiedź dla zakłopotanego świata. Trzeba więcej słuchać Boga niż ludzi. Tu nie chodzi tylko o posłuszeństwo. Ta nauka jest źródłem prawdziwego pokoju. Dlatego Jezus dzisiaj obiecuje przed swoim wstąpieniem do nieba Parakleta, Ducha Świętego. To słowo paraklet zostało zostawione w formie oryginalnej jako słowo greckie, bo ono ma wiele znaczeń. Paraklet to ten, który broni, to mecenas każdego z nas przed Bogiem. To ten, który uświęca nasze ludzkie serca i prowadzi do świętości. Ale powie ktoś, poszedłem za Chrystusem, a pomimo tego jest we mnie tak dużo niepokoju. A może nie dałeś mu wszystkiego? A może jest w tobie dużo niewierności i dlatego nie możesz zaznać Bożego pokoju? Chciej pojednać się z samym sobą i z Panem Bogiem, bo wielkie dzieła rodzą się zawsze w wielkim trudzie, a w konfesjonale zawsze czeka właśnie Jezus, aby mocą Ducha Świętego udzielić pokoju serca każdemu z nas. Ta droga jest trudna, ale jest owocem, ale jej owocem jest błogosławiony pokój i trwała radość już tu na ziemi, jako przedsionek Bożego pokoju w pełnej radości, jaką Pan Bóg zgotował tym, którzy pójdą Jego śladem. I to nam ukazuje dzisiaj święty Jan w Apokalipsie, mówiąc o nowym mieście Jeruzalem, gdzie świątynią będzie sam Bóg, gdzie będziemy prawdziwie szczęśliwi, przebywając z bliskości Boga i zaznawając prawdziwego pokoju jako szczęścia i zjednoczenia z Bogiem. Dlatego wołajmy dzisiaj do Chrystusa, aby każdy dzień był takim dniem, w którym Jego pokój będzie gościł w naszym sercu, w naszej rodzinie, w środowisku, pracy, tam gdzie jesteśmy. Amen. Wyznajmy naszą wiarę.